No cześć, banda Maxa. Czekaliście na otwarcie sklepu. Więc właśnie teraz możecie zamówić zarąbiste trzuszki i fajne gadżety. Więcej na 6m.pl. Zamawiaj już teraz. Link w opisie. Teraz my będziemy oglądać najbardziej śmieszne animacje z Hagi Wagi. No a żeby ten Hagi Wagi do ciebie nie przyszedł w nocy, zostaw lapusie do góry i subika z dzwonkiem już teraz. 3, 2, 1. Zostawiliście? Banda, jesteście sztos. Komentarz z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. No my zaczynamy oglądać te animacje. No dobra, my zaczynamy naszą tutaj podróż piękną i zobaczymy, co tutaj dzisiaj u nas się wydarzy. Bo jak zawsze zbieram nietypowe animacje, wiecie. Dobra, u nas tutaj się pojawił kłotek. I co nam ten kłotek, kisi misi, taka... Już nic mi się nie chce robić w tym życiu. Dobra, ona jest wkurzona bardzo. Tak, ona jest wkurzona, no właśnie. Ona bierze tego kłotka. O Boże, i do klatki go obsadziła. Ależ, no po prostu bez komentarzy. Ale Hagi Wagi jest dobry i on po prostu teraz, no, otworzył tą klatkę i... I kotek zaraz będzie się bawił tą elektroniczną myszką. Myszka się zesrała, przepraszam bardzo. O nie. O nie. Oj. Ups. Tleniu, tleniu, pomocy. Dobra, Sylwester jest popsuty, niestety, jak widzimy. No, gruba akcja. Ale zaraz będzie bardzo grubo, więc czekajcie. Oglądamy wszyscy do końca. Tak, dobra, nas tutaj Hagi Wagi się myje. O Boże, matko, idę na wszyscy macie 18 lat? Żartuję. Wiadomo. Dobra, tutaj Hagi Wagi, dlatego że jest on takim zabawką, pluszaką, wiecie, elektronicznym w sumie, to dlatego do niego, jak on się myje, to wszystko teraz do niego będzie chyba się przyklejało, widzicie? On jest taki statyczny. Dobra, o Boże, telewizor, o Boże, rybka, to jest chyba Talking Bubu rybka, co nie? Bardzo podobno. I on nie może otworzyć drzwi, o-o! Tyle Kissy Missy, no. A Kissy Missy już się robi wkurzoną, więc ona bardzo się wkurza. Dobra, drzwi sami się otworzyły, dzięki temu, że Hagi Wagi jest statyczny. O-o! No, nie trzeba było tego dotykać. Param, param, pam. I Kissy Missy nie żyje. Dobra, tutaj u nas jest nocka. Nocka piękna. Tu-ru. Piękna noc. I co u nas tutaj? U nas się pojawia. Hagi Wagi śpi. Dobra. Hagi Wagi, kapci. O Boże, napiszcie mi w komentarzach, kto to w ogóle jest. Bardzo, bardzo, bardzo znajoma postać ten. Koto, myszo, nie wiem, co to w ogóle jest. Bardzo śmieszne. Gumy do życia, o matko. Gumy do życia. O Boże, to już wiem, że tak może... Zde... Hagi Wagi się obudził, takie coś stało. Dobra. Nietypowa sytuacja, ale napiszcie w komentarzach, kto to w ogóle był, bo ja nie pamiętam w ogóle kto, ale wiem, że jest ich bardzo dużo właśnie. Ale ja zapomniałem po prostu, więc proszę mi przypomnieć. Dobra, u nas jest tutaj komarek. Jakiś komar. On sobie lata i zaraz kto? Kissy Missy? A nie, Hagi Wagi przyszedł i zaraz będzie po prostu... Zaraz on będzie się bił, no właśnie, on już się bije. Ale nic mu to nie pomaga, no właśnie, bo Hagi Wagi nie umie złapać muchi. Ale chyba zaraz wiem, co się wydarzy, no właśnie. Zaraz chyba mu się udało złapać. Po sekundzie Hagi Wagi już nie żyje, no właśnie. Biedne dziecko. Biedny Hagi Wagiusi. Hagik Wagik. Lagik Magik Szwagik. Nie wiem, wszyscy już różnie mówią, więc ja już nawet nic nie będę mówił. Po prostu będę mówił Hagi i wszystko. Dobra, tutaj dalej. Gdzie jest Kissy Missy? Ktoś po prostu tam atakuje Kissy Missy. O nie, to niedobrze. Cicho bądź, cicho bądź. Ale już...
Co? A to w ogóle kto jest, jakiś psychopata? Mhm, on chce z nim chyba się pobawić też. Chcecie ze mną się pobawić? No właśnie, więc dobra, uciekajcie, musimy wszyscy uważać. Biegniemy, no biedna Kissimmee się bez głowy została niestety, no. No Max, to nawet nie twoje creepy cięcia. No właśnie. Tak, tutaj Poppy Playtime się pojawiło. Tak. Ona się jogą zajmuje na pewno. Ten człowieczek jest taki śmieszny, słuchajcie. Wow, jaka animacja, wszystko jest tak narysowane. Boże, no też jest popularna postać. Napiszcie w komentarzach, jak on się tam nazywa, ja zapomniałem. Nawet jeżeli chcecie, mogę o nim coś nagrać, tylko napiszcie kto, kim on jest, ja zapomniałem naprawdę. Dobra, tu jakaś historyjka i ta żaba tutaj też jest, patrzcie, o Boże. Która była w Garry's Modzie, co nie? A lalka tam chyba dobrze się czuje, co nie? W tym szkle, w komodzie tej. Co on tam coś przegrał, czy coś tam mu się nie udało chyba? Te rączki ja po prostu z nich nie mogę skupić. To naprawdę jest bardzo śmieszne. On już idzie. Dobra, ci pokażmy mu, kto tu jest bossem. Chodź, wagi tutaj jest, szczerze mówiąc, brzydki. On i tak jest brzydki, straszny, w sumie creepy. Ale tutaj w ogóle jest taki jakiś krzywy. O Boże. Biegnijcie, biegnijcie, póki możecie. Tak, dawajcie pomyślimy, jak nam się wydostać stąd. Musicie go pokonać i się wydostać stąd, no na pewno. O Boże, no tak, to jest jego mieszkanie. Co to za jeszcze Frogs? Mister Żabka. Znowu Żabka, o Boże. To coś to za Froxy, słuchajcie, sobie cały czas przypominam, ale dobrze, już rano się dowiemy o tym. To jest jakaś szalona czerwona żabka, co nie? Nie typowa. To wszystko się zmniejsza, a on robi wygląd, że niby on tam, wiecie, on z nim rozmawia, po prostu zwraca ich uwagę na siebie, on zaraz po prostu wyskoczy chyba. I co, oni tego nie widzą? Myśl nawet teraz widzimy, jak te ściany się zbliżają, co nie? O Boże! Dobra, Hagiwagi zauważy. Proszę, pomóż! Musisz spróbować. Dobra, oni biegną. A ta żaba nie może tak po prostu sobie biegać? Trzeba było w śmietniku biegać? Co? Dobra, nam się udało. Serio? Zaraz jakaś kolejna runda, kolejna gierka. Co on jeszcze ta żaba wymyśli czerwona? Cześć, to ja, co ty mnie nie pamiętasz? Ta żaba już po prostu psychopatą jest i wszystko okej. Nie okej. O Boże, szczepiana z ust, o matko. O, coś mi się chyba przypomniało, co nie? Bo on już teraz się uśmiecha. Aha, nie tak szybko, ale on tak jest crazy. Już go nie przekonasz. Co?
Biedna żabka. O-o. Biegniemy, banda. Uciekajcie. O Boże, dobra. Szybka akcja. O-o, dobra, teraz on jest jeszcze gorszym potworem. Nic mu nie pomoże. On teraz jest teraz na polowie jakimś metalowym. Widzicie to? Hagiwagi, mówię. Uciekajcie, ja go zatrzymam. Boże, Poppy Playtime pierwszy raz jest, żeby ona plakała w ogóle. No ten lisy człowieczek, jak go widzę, to jest taki śmieszny trochę, co nie? Kogoś mi przypominam. Iu. Kysz, kysz, kysz. Nie. O Boże, co on teraz będzie robił? Ciekawe, co z tego wyjdzie teraz, co nie? Co oni tam ponawymyślali sobie? Przejmuj się, ja ciebie uratuję, mówi Poppy. O Boże, on ma nożyk. Boże, on jest naprawdę jakiś bezczelny ten żabiek. Proszę cię, Poppy, uratuj go. Iu. No please, uratuj go. Tak jest. Dawaj tą żabę. Boże, w oko. O Boże, co tu się dzieje? To jest naprawdę bez cenzury po prostu. Boże. Dobra, on chyba już nie żyje. Ty mnie uratowałeś, Poppy. Nie tak szybko. Boże, on jest jakiś nieśmiertelny. Więc o taki u nas był dzisiaj odcinek. Jeżeli wam się spodobało, zostawiacie łapusi do góry i subika z dzwonkiem. Zaraz tutaj się pojawią 4 odcinki, które koniecznie musicie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. W komentarzach napiszcie, jakie odcinki chcecie kolejne. No a ja wam dziękuję, że byliście banda Maxa. Z wami był Maksim Szust i do zobaczenia, banda, jutro.